więc się pewnie zastanawiacie, dlaczego was tutaj sprowadziłem. Chciałem wam przedstawić mój biznesplan na moją karierę YouTube'ową. Jak osiągnąć fame. I taki jest mój plan. Nie wiem, czy coś widzicie, dlatego wam wytłumaczę. A więc tak. Po pierwsze, założyć kanał na YouTubie. To mamy zrobione. Pogłaskać kluskę. No to już zrobiłem akurat jak pisałem tą kartkę, bo kluska mi tutaj marudziła, że weź tata, pogłaskaj mnie. Pogłaskana, okej, okay, odhaczone. Punkt trzeci. Zbudować zajebistą społeczność. Mamy zajebistą społeczność? No chyba mamy, tak? Sami się przyznajcie, jesteście zajebiści czy nie? No chyba tak, no właśnie. Czwarty punkt. Robić dobry content. Czy ja mam dobry content? Mam let's play, tego jest pełno, ale nie ze mną. Więc powiedzmy, że mam coś, czego jest pełno, ale z moim dodatkiem. Mam poradniki z Dark Souls. Wiele osób mi do dziś dziękuję w komentarzach, albo jeszcze jakieś dodatkowe pomocnicze pytania mają. I bardzo się cieszę, że tak wyszło, że bardzo, bardzo wiele osób w Polsce korzysta z moich poradników. Co jeszcze mam? Mam zacieszki, które wydaje mi się, że są mało popularne, a szkoda, bo są fajne. Mam Q-Show, który jest, sam nie wiem w sumie. Na początku wydawało mi się, że jest trochę podobny do Zapytaj Beczkę, ale w sumie sam nie wiem. Może sami macie na ten temat jakieś zdanie? Podzielcie się tym jak najbardziej w komentarzu, zostawiając łapkę w górę oczywiście, bo hej, czemu nie? I odnośnie tego dobrego kontentu, ogółem to streamuję głównie w ostatnich 2 latach, zamiast let's playować, więc w sumie powiedzmy, że to jest to samo, tylko że streamy, no wiecie o co chodzi. Czasami się pojawiają jakieś unboxingi, które za niedługo się zakończą, bo już mi zostały chyba tylko 2 albo 3 case'y do otworzenia, więc więcej unboxingów raczej nie będzie. No, sporadycznie pojawiały się unboxingi z kolekcjonerem. Miałem różne jakieś dziwne takie serie, które się przyjęły mniej albo bardziej, ale jakoś tak mocno z żadną nie popłynąłem. No ale okej, okay, robić dobry content. Skoro ludzie mi do dziś dziękują za niektóre rzeczy, to znaczy, że chyba jest okej. Okay. Skoro wy przychodzicie ciągle na moje streamy, to znaczy, że chyba nadal jest okej. Okay. Punkt 5. Posiadać swoje programy. No i to się właśnie łączy z tym dobrym contentem. Swoje programy, czyli mieć serie swoje własne, jakieś takie sztandarowe, ikoniczne, którymi się właśnie wyróżnia. No i na przykład moje let's play wyróżniają się tym, że zrobiłem te fajne poradniki do Dark Soulsu. Wyróżnia się, myślę, na streamach tym, że może nie robię non-stop jakichś losowań, konkursów w takim stylu, że co chwilę rozdaję gierki. No nie, na przykład weźmy takiego Roya. On na każdym streamie ma, powiedzmy, tam próg, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, więc rzućmy tak przykładowo z 500 zł. Jeśli próg wejdzie, to on rozdaje gierki. Zresztą nie, on chyba robi tak, że rozdaje gierki, a jak wejdzie próg, czyli te 500, to wtedy jeszcze dorzuca jakąś gierkę albo dwie. Więc to jest też bardzo fajne. Skąd skurkowaniec bierze tyle kluczy do różnych gierek? Chociaż z drugiej strony te gry wcale nie są jakieś takie mega pierwszoligowe, więc mniejsza z tym. W każdym razie, to jest też dobre, bo to też tak wydaje mi się, że jest dużo takich łasych dzieciaków albo i nie dzieciaków, które chciałyby jakąś gierkę wyhaczyć. Tylko że ja tak nie robię. Ja po prostu częściej robię jakieś, znaczy częściej. Od czasu do czasu robimy eventy, prawda? QBA, QW, Simsy nawet były raz. No sami wiecie o co chodzi. Turniej Soul Calibur. Ciągle co jakiś czas jakieś osoby mnie pytają, kiedy następne, więc wydaje mi się, że chyba wam się podoba. Tym bardziej, że na takich turniejach można wygrać więcej niż jedną grę. A i jeszcze się staram robić takie w miarę porządne gry, triple A i tak dalej, więc może nie jakieś najnowsze nowości, ale wydaje mi się, że daję takie gry, które sam bym też mógł grać. Więc wydaje mi się, że swoje jakieś tam mam rzeczy, chociaż nie są może to jakieś takie super ikoniczne, które bym chciał, które bym sobie wymarzył, ale powiedzmy, że mam. No i 6. punkt, mieć fame. A powiedzcie mi pozytywnie. Czy ja wyglądam jak ktoś, kto ma fame? No chyba kurwa nie. I teraz powiedzcie mi, co poszło nie tak. Gdzie jest mój fame? Miałem idealny plan. 6. punkt, mieć fame. 7. punkt, być dobrym człowiekiem jak Keanu Reeves. Nie mogę być dobrym człowiekiem jak Keanu Reeves bez miecia fame'u. Mieć fame to jest punkt 6. Co rozumiem przez mieć fame? Sława, popularność,
akceptacja ogólna, pizdu hajsu, zajebiste wszystkie propsy, wszystko teges, współpracę, wszystko. Zajebiście. Nie wiem, czy bym w ogóle podołał z takim fejmem, bo wiecie, że ja jestem aspołeczną pizdeczką, więc z jednej strony dalej mi się to marzy, z drugiej strony strasznie mnie to przeraża. Ale lecimy dalej. Jeśli miałbym ten fame, to wtedy mógłbym dojść do mojego ostatecznego punktu zajebistości i mieć 7 punkt, być dobrym człowiekiem jak Keanu Reeves. A czy ja wyglądam jak Keanu Reeves? No chyba kurwa nie, bardziej jak Nicolas Cage. Ale nieważne, nie o tym chciałem. Co poszło kurwa nie tak? I tutaj mamy plan B. Punkt 4b. Jaki content to dobry content? No właśnie. I tutaj musimy się zastanowić. Jaki content to dobry content? Ja biorę kawusie i lecę. Zobaczmy, jaki content jest dobry. Bo jestem bardzo ciekawy, jaki content jest kurwa dobry na tym YouTubie, który jest oglądany, lajkowany, no i lubiany ogółem, tak? To może zrobimy taki sam, albo podobny, tylko że ze szczyptą QK'a. Sprawdźmy. Zdrówko kawusia, lecimy oglądać internety. Okej, no dobra, no to sprawdźmy. Które materiały to są fajne materiały? Jesteśmy tu na mojej stronce. Wejdźmy sobie na kartę na czasie. Pielęgniarka położyła zdrowego noworodka obok umierającego bliźniaka i wtedy stał się prawdziwy cud. Na pewno. Okej, to jest taki pop, taki popek. Patrzcie, Marcin to jest dobry chłopak. On to ma kurde fejmu, a fejmu potąd, mimo że ma non-stop dramy i ogółem jest rakiem. No i ogółem wywiad, tak? Między Wersow, nie wiem jak to się czyta, czy to się powinno tak zangielszać Wersow, czy Wersow, czy ten. Jak mamy tu jakichś małych, fajnych dzieci, to mogą mnie tutaj nauczyć. Bo wujek Q to już wiecie, nie te lata. No ale ogółem to nie jest content, którym powinniśmy się sugerować pozytywnie, ponieważ to jest rzecz, która jest zbudowana już na istniejącym fejmie. Oni obydwoje mają już fame, także jak ja bym robił coś podobnego, to wcale by to nie wypaliło, bo tu najpierw trzeba mieć fame, a dopiero potem trzeba to zrobić. Lecimy dalej. Za pół roku? Już nikt nie będzie chciał mnie oglądać. To przynajmniej masz pół roku. Mnie nikt nigdy nie chciał oglądać. Dobra, Cupra Formentor Kickster jedzie. Co to jest? Obcy mnie porywają! Okej. Poza tym, że prawie jak każdy nowy Volkswagen... Nie jest to raczej jakieś rakowe. Chyba, że zaraz zacznę robić ludzi... challenge, kurwa, odcinka. Jedź dachem na aucie challenge, what? W samochodzie. Nie, no gość opowiada o aucie i sobie jeździ i widać, że mają profesjonalne to jakieś kamery i tak dalej, więc to w sumie jest całkiem spoko. Widzi. Dobra, tutaj mamy... Testujemy najlepsze wiralowe sztuczki z TikToka. Wyzwanie ze skanowaniem ciała, what the fuck? Widzieliście je na TikToku, ale skąd macie wiedzieć, czy są prawdziwe? Spokojnie, zrobiliśmy porządny research, by pokazać wam, jak wykonać te wszystkie sztuczki. Nie, to ze sznurkiem było fajne. O, fajne! Hej, Melanie! Trzymaj je dobrze! Hej, Melanie! Mogli chociaż zmienić te imiona, przecież nie za bardzo mamy dziewczyny o imieniu Melanie w Polsce. Przestań nimi tak ruszać! A tu macie trochę kadrów dla fetyszystów. Da, nie, ja nie potrafię tego oglądać, nie. Nieważne. Dobra, Nowcia X, sprawdźmy co to jest. No pewnie synek, robota czeka sobota, ty jedziesz, tak? Uczyć się. Tutaj malowanie całego garażu k***a czeka, a ty nie, ty musisz nazwijać, tak? Przepraszam. Czaj nie ma się rozrobić? I to jest tak, ojciec robi tak, dobra, jedź już. Tak. Brązowy Power Rangers. Jakiś... A to nie jest laska, Nowciak to jest on. Okej, dobra, nie, sorry, dalej. Miałam tego dość, więc hop na prom. Płynęłam beztrosko, w Anglii jest bosko, Brytyjczycy to dno. Zgadzam się. Kurde, teraz w pierwszych paru sekundach miałem delikatne WTF, bo tak patrzę na to i tak sobie myślę, czemu tu kurwa nie ma raka, ale to zapomniałem, że nie wszystko to jest rak. I... Czyli co, tak podsumowując, w sumie to materiały, które się tutaj oglądają, to materiały, które już
płyną na fali fejmu. Jak widziałem te 1, 2, 3, go, to to jest kurwa taki rak, że to jest przekracza wskaźniki. Gdybym był Vegetą ze skanerem, to ten skaner by mi pęknął jak serce, kiedy na to patrzę. No i trzecie to po prostu osoby z zajawką, czyli tak jak wcześniej był ten gościu od tego auta, ta motoryzacja. No i czwarta rzecz to po prostu osoby, które mają talent, tak? Albo robią muzykę, albo robią naprawdę dobre filmy i ja nie mam nic z tego. Piwko, racja. To jest chyba jedyna słuszna droga, jaka mnie czeka w przyszłości. Siąść, walnąć się na kanapę, otworzyć piwko i patrzeć, co leci w telewizji. Chociaż nie, teraz są takie czasy. Patrzeć, co leci na YouTubie. Chociaż ja wiem, jak będę z tym piwkiem leżał non-stop i patrzył, co jest na tym YouTubie, to będę sobie przypominał, że sam kiedyś też tworzyłem na YouTubie i mi nie wyszło. 8 lat i wszystko to jak krew w piach. Dalej, przejdźmy sobie teraz porządna na kartę na czasie, jeśli chodzi o gry. Co my tu mamy? Kaluch, GTA 5 przez całą mapę Polonezem Challenge. No, brzmi jak mega ciekawy content. Ulepszanko exe, ale Fortnite. Dobra, nieważne. 5 nowych teorii i sekretów Fortnite, wow. Ja myślałem, że Minecraft już powoli odchodzi do lamusa, a się okazuje, że w sumie to dalej jest taki popularny. W sumie spoko, Minecraft jeszcze jest okej. Znaczy, okej jest taki w normalnym takim trybie. Bo czasami to, co pokazują, to jest jakieś takie gówienko. Tutaj biedny sam Jordan między tymi wszystkimi, tak wiecie, on płynie na tej łódce w morzu tych raków po prostu. Szkoda, że więcej takich kanałów właśnie jak TV Gry nie ma. Ej, tu jest pomysł, zrobię TV Gry, boom. Znaczy zrobię V2. O, tu mamy jakiś kanalik zajebisty, pooglądajmy sobie. Dobra, wróćmy tam już do biznesplanu. Musimy to obgadać na poważnie. No i fajnie, przynajmniej patrzę internety sobie nagrałem przy okazji. Dobra, czwarty B, tak? Na tym skończyliśmy. Czyli jaki content to jest dobry content. Sami widzieliście, jaki jest content, który oglądają. I teraz tak. Pytać publikę. Według was, pytać publikę. I dokładnie. I tutaj mogą się stać dwie rzeczy. Możecie mi nie pomóc, co prowadzi do zajebania się, bo nic mi w życiu nie wyszło. Jest jeszcze druga opcja, że mi pomożecie, pisząc komentarze, które rzeczywiście tutaj są merytoryczne, zajebiste i w ogóle. No i tutaj, jeśli pomożecie, to robimy to, kurwa. Dalej. Punkt czwarty C. Robimy build. Teraz pytanie, jaki to jest build? Tutaj sobie jedziemy. Mamy trzy buildy do wyboru. Build A. Przedać duszę rakom i robić taki rakowy, pojebany content przynajmniej przez jakiś czas, aby publika wzrosła. Jakie są plusy? Może zwiększone zasięgi. Może większa oglądalność, więcej łapek w górę. Może większe subskrypcje, więcej ludzi. I tutaj jest minus. Robiąc rakowe kontenty, przyjdą osoby, które lubią rakowe kontenty. To oznacza, że będziemy mieć pełno dzieciarni. Nie wiem, czy może kojarzycie. Mam już teraz niepubliczną. Dalej można obejrzeć, wystarczy wpisać portal do wieloryba, chyba u nas, na kanale. I znajdziecie film z linkiem do całej playlisty, gdzie robiłem parodię Wieloryb Challenge. Dla tych, którzy nie wiedzą, szybko streszczę, okazało się, że ta parodia była mega zajebista, tam na przykład pierwszy odcinek ma chyba 300 tysięcy wyświetleń i tak dalej i tam każdy kolejny odcinek, co prawda już mniej, ale dalej był bardzo mocno oglądany. To była taka seria na odpierdol, w ogóle po prostu trafiłem w ten trend, kiedy wieloryb był bardzo popularny i był na fali, więc ludzie łykali wszystko z wielorybem, a po komentarzach widać, że to jest sama dzieciarnia. I to właśnie jest ten problem. Mogę sprzedać duszę rakom, robić rakowe rzeczy, skoro to jest dobry content i dzięki temu będę miał wielką publikę, która w sumie niestety będzie w większości jakąś dzieciarnią. No i nie wiem, czy to jest do końca dobre, czy to jest złe. Młody profil mego fana. Tutaj nad tym trzeba się zastanowić, bo to wcale nie jest takie, wiecie, biało-czarne. Mamy też build drugi, czyli podążać za pasją. Jaka jest moja pasja? Moją pasją są głównie w sumie gry i rzeczy, które ładnie wyglądają. Gdzie na przykład występują rzeczy,
które ładnie wyglądają w filmach, w fotografii. I tak oto mamy tutaj dziedzinę filmowanie, nagrywanie, montowanie, też bardzo lubię montować, fotografia. Czuję, że jestem strasznie zielony i słaby w tym, ale chciałbym się podszkolić. A, no tak, no i jeszcze od paru lat staram się coś tam rapować. Tak by the way szukam jakiegoś, nie wiem, producenta, który, nie wiem, potrafi jakieś bity skleić albo zmiksować, zmasterować mój wokal, bo ja to wszystko robię w Adobe do filmów i no co prawda to lepiej brzmi niż na samym początku, ale to dalej nie brzmi jak jakaś produkcja taka, wiecie. No, także muzyka, fotografia, filmowanie, gry. To są w sumie w większości moje takie bardziej pasje. Jedna większa trochę, a druga trochę mniejsza, ale wokół tego mógłbym się kręcić. I tutaj o co chodzi? Co bym mógł robić? Mógłbym robić topki, mógłbym robić recenzje, mógłbym robić podsumowania, zapowiedzi, rzeczy związane na przykład z ogólną tematyką filmów, czy właśnie gier. Coś jak na przykład TV Gry, którzy mają tą swoją maszynę losującą i wylosowują sobie tematy, codziennie jakieś inne porąbane rzeczy. Oczywiście ja bym codziennie nie stał tymi rzeczami, bo ja jestem sam, ale w każdym razie poza tym musiałbym kupić tą maszynę losującą, żeby mi masowała. żeby mi losowała tematy. Także build A, sprzedać duszę rakom, build B, podążać za pasją. I tutaj jeszcze mamy dodatkowy build C, czyli hybryda. Mógłbym w sumie robić to i to, więc jeśli będzie głęboko w tą, to będzie dużo tego. Jeśli będzie głęboko w tą, to będzie dużo tego. A hybryda, no tutaj to jest właśnie odwieczny problem, bo słyszałem wiele razy, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do dupy, a z drugiej strony słyszałem też, że jak wszystko jest ogólno tak fajnie wykształcone, człowiek się kształci w wielu kierunkach, to wtedy jest OP. No i to właśnie też pytanie do was. Jaki byście chcieli, abym ja zrobił build? Zastanówcie się nad tym, napiszcie mi w komentarzu. Może ktoś napisze coś, dzięki czemu ja wpadnę na jakiś genialny pomysł i zaraz będziemy mieć fame i ja będę mógł być dobrym człowiekiem jak Keanu Reeves. Także pozytywnie piszcie w komentarzu. Jaki według was jest dobry content, który będzie i oglądany ogólnie i rzeczywiście będzie dobry? Może być rakowy, jeśli też wy w to wierzycie. No i druga sprawa, jaki mam build wybrać? Jaki robimy build mojej postaci pozytywnie? Sprzedać duszę rakom, podążać za pasją, czy hybryda? I potem lecimy znowu stąd. I tutaj mamy punkt 5b. Bo piąty wcześniej to było posiadać swoje programy. Ale 5b to wybrać build i mieć swoje programy. I właśnie tutaj też wy wchodzicie w akcję. Tak jak mówię, pomagacie mi. Mówicie mi o kontencie, mówicie mi o buildach i wtedy tworząc mój build, nakurwiając dobry content, ja będę miał już swoje programy. I potem jest szósty z powrotem, tak jak było wcześniej. Będę mieć fame, a po fejmie będę być dobrym człowiekiem jak Keanu Reeves. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Cieszę się, że tutaj się zebraliście ze mną, poświęciliście mi te paręnaście minut. Widzimy się w kolejnych materiałach. Zobaczymy, co wymyślimy pozytywnie. Trzymajcie się.